młodzi, wszyscy młodzi duchem. Za kilka dni, za 10 dni dokładnie będziemy obchodzić święto Maryi Wspomożycielki. Jest to bardzo piękne i ważne święto, zwłaszcza dla rodziny salezjańskiej, bo to ukochana Madonna Księdza Boską. On chciał, żeby do tego święta się dobrze przygotować. I robił wszystko, żeby je pięknie obchodzić. Teraz kolej na nas. To znaczy, my chcemy się do tego pięknego dnia Maryi Wspomożycielki dobrze przygotować. Dlatego proponujemy Wam nowennę, 9-dniową modlitwę poprzedzającą uroczystość Maryi Wspomożycielki. Dlatego od jutra znajdziecie takie krótkie słowo wprowadzające i modlitwę na każdy dzień nowenny. Dobrze jest wzbudzić sobie intencje, jakie chcielibyście się modlić do Maryi. Czy to jakąś osobistą, czy za rodzinę, za ojczyznę, za Kościół. Wiele jeszcze innych mamy spraw, które leżą nam na sercu, które możemy powierzyć Maryi. Każdego dnia nowenny będzie mówić do Was inna siostra salezjanka, czyli córka Maryi, Wspomożycielki. Będzie mówić jak córka o matce. Spróbuję powiedzieć o cnotach Maryi. Można zapytać, co to te cnoty? To tak brzmi trochę staroświecko. Owszem, nie jest to słowo modne, ale bardzo ważne. Jeśli pamiętacie jeszcze liturgię Wielkiej Soboty, jest tam taki moment modlitwy, poświęcenie wody i pojawiają się takie słowa, które mówią, że woda, symbolem łaski Chrztu Świętego, dała kres występkom, a początek cnotom. Jak widać, cnota to coś pozytywnego, coś przeciwnego występkom. To coś dobrego, coś twórczego, coś, co rodzi życie, coś, co wskazuje na przyszłość. Cnota to pewien dobry nawyk, to ćwiczenie się w dobrym. To rozumne powtarzanie tego, co się rozpoznało jako dobre. Zaczynamy zawsze od małych rzeczy, żeby dojść do tej dobrej sprawności. Ćwiczenie się w cnotach to kształtowanie umysłu i ducha, i serca, a więc wzrastanie w człowieczeństwie. Cnota więc to tak naprawdę inwestowanie w swoje szczęście. Święty Jan Bosko przekonał się o tym, kiedy spotkał się z Dominikiem Savio. A było to w jednej z jego wizji. Zobaczył niebo, zobaczył Dominika Savio i wielu młodych, szczęśliwych młodzieńców. Dominik był ubrany w piękne, lśniące szaty, rozpromieniony, trzymał w ręku bukiet kwiatów. Wyjaśnił księdzu Bosko, że kto ma taki bukiet, jest szczęśliwy. Ksiądz Bosko pytał, ale jak to rozumieć, o co chodzi? Dominik wyjaśnił, że każdy z tych kwiatów symbolizuje jakąś cnotę. Powiedział, powiedz swoim chłopcom, żeby mieli taki bukiet kwiatów. Ksiądz Bosko zapytał, powiedz Dominiku, ty, który swoje życie przeżyłeś pięknie, który praktykowałeś te wszystkie cnoty, co było twoją największą radością, gdy przyszedł moment twojej śmierci? A Dominik odpowiedział, potężna i wspaniała pomoc Maryi Wspomożycielki. Powiedz wszystkim, żeby nie zapominali modlić się do Maryi. Tak więc, kochani, od jutra mamy tę okazję. Rozpoczynamy nowennę. Potężną modlitwę do Maryi, potężnej Wspomożycielki wiernych. Zachęcam nie tylko do obejrzenia, do posłuchania, ale naprawdę do głębokiej i szczerej modlitwy. Zanieśmy 24 maja Maryi piękny bukiet kwiatów. Takich, jakie miał Dominik Savio. Pięknej nowenny, a potem pięknego świętowania. Szczęść Boże. Stuck in my head, you know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream of.